Siema, z tej strony Piotrek, oglądacie kanał RetroGierki. Dzisiaj omówimy pewne urządzenie, które reklamowane jest na serwisach aukcyjnych jako must have dla tych wszystkich, którzy grają na starych konsolach, na nowych telewizorach i narzekają na jakość ekranu i to ma niby wam, to poprawić jakość odbioru sygnału. Ja kupiłem to urządzenie nie ze względu na to, żeby grać na dużym telewizorze, na współczesnym telewizorze, bo jak sami widzicie, mam tego tutaj szkuta 14-calowego, ponieważ granie na telewizorze, który był z tego czasu, gdzie konsola wyszła, jest po prostu moim zdaniem dużo lepsze, jeśli chodzi o sam odbiór tego obrazu. No, te gry były pisane pod ekrany kineskopowe, nikt wtedy nie myślał o ekranach LCD, czy plazmach, czy OLEDach, AMOLEDach, QLEDach, innych LEDach. Po prostu ten, kto próbował, wie, że nie wygląda to za najlepiej i lepiej to wygląda po prostu na tego typu ekranie. Mowa jest o upscalerze z RCA do HDMI. Urządzenie posiada to przełączkę, która pozwala nam na wybór obrazu pomiędzy 720 a 1080. Czy spełnia to swoją rolę? Zaraz zobaczycie. Ja zapraszam Was do obejrzenia materiału. Tak wygląda cały zestaw, przyszło to w takim woreczku. Co znajduje się w środku? Zaraz zobaczymy. Jest krótka instrukcja obsługi, jak się tym różniem posługiwać, jak to podpiąć. Trudne to raczej nie jest. Krótka specyfikacja, co to może, co nie może tutaj pokażę dla chętnych. Mało ważne, to jest urządzenie, to jest wejście na czynsze, jak sami widzicie, obraz, kanał lewy, kanał prawy i wyjście HDMI. Jakiś paproch tutaj się zapałętał. Wejście na zasilanie do urządzenia, ponieważ ono potrzebuje jakiegoś zasilania. Jest do tego właśnie poza ten kabelek USB, więc można podpiąć pod telewizor, pod powerbanka, pod cokolwiek, co daje nam prądu tyle, ile z USB potrzeba. I przełącznik pomiędzy 720p i 1080. Co tu dużo mówić, no urządzenie jest jakie jest. Zobaczymy, jak ono będzie działać w praktyce, czy coś na tej jakości nam się poprawi na obrazie. Ja to przetestuję na PlayStation 2 z grą God of War 2. Dlaczego ten tytuł? Ponieważ jest tam możliwość ustawienia obrazu na widescreen i będzie to potem łatwiej mi obrobić, a Wam pokazać różnicę pomiędzy standardowym podpięciem przez cincze do współczesnego telewizora, a poprzez to ustrojstwo. By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. But Kratos had no need for the love of petty gods. He had found a new family in the warriors of Sparta. Taking solace from his past, he would call him to battle. My lord, Kratos! Another city is ready to fall! Soon all shall know the glory of Sparta! Enough, Kratos! With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Then you leave me no choice. Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods. who had refused to free him from the nightmares of his past deeds. And so he went to Rhodes to deliver the final blow to the besieged city. Jak sami widzieliście, urządzenie działa, jakość obrazu jest jaka jest. Poprzez normalne podpięcie cinczy, moim zdaniem obraz jest najjaśniejszy, telewizor był ustawiony w trybie gry, więc tam nie ma żadnych dynamicznych kontrastów, polepszeń, po prostu jest wyświetlany surowy obraz, który dochodzi do telewizora, nie ma żadnych polepszaczy sprzętowych ani software'owych przez telewizor. Także ten obraz jest moim zdaniem najjaśniejszy. Co do ostrości, no, to nie są gry, które były tworzone pod takie rozdzielczości ekranu, więc one będą rozmyte zawsze. Nieważne co zrobicie. Urządzenie. Ciężko mi się wypowiedzieć. No, przy 720p no, było to rozmyte. Obraz jest zdecydowanie ciemniejszy od tego, który szedł przez cinczę. Troszkę lepiej było przy pełnym HD, ten obraz nadal był ciemny, ale już nie był tak rozmyty, więc to urządzenie zdecydowanie sobie najlepiej radzi przy pełnym HD, jak przy tym 720. Nie wiem, czym to jest spowodowane. To urządzenie samo w sobie jest dość tanie, aczkolwiek czy warto je kupować po to, żeby podpinać konsolę pod to, przez to pod telewizor, pod współczesny telewizor, nie wiem. Nie wiem, czy to ma najmniejszy sens. Chyba że po prostu nie macie wejścia na cincze w telewizorach, bo i takie telewizory teraz się już powoli zaczynają zdarzać. W moim akurat nie ma RGB, więc nie podepnę sobie nic pod RGB. Aczkolwiek cincze nadal są. Także wybór należy do Was. Jeżeli uważacie, że takie urządzenie jest Wam potrzebne, jak widzicie, proszę bardzo, możecie sobie to kupić. No, jakościowo jest dla mnie bez różnicy, poza tym, że ten obraz jest ciemniejszy, troszkę bardziej rozmyty przy 720p. Mówię, ja kupiłem to w kompletnie innym celu, więc mi to nie przeszkadza, aczkolwiek uważam to za zakup totalnie zbędny. Jeżeli posiadacie te cincze w telewizorze, te wejścia, po prostu zainwestujcie w lepsze kable. Jeżeli macie możliwość podpiąć coś przez S-Video i wasza konsola obsługuje S-Video, to podepnijcie to przez S-Video albo przez kompozyt, tak jak w przypadku jest PlayStation 2, a po prostu cincze odłóżcie, ale nie wiem, no, dla mnie jest to zakup totalnie niepotrzebny, moim zdaniem. Nie wiem, jak z tymi droższymi upscalerami, czy one lepiej działają, bo ten kosztował mnie około 3-4 funtów na eBayu, nie był taki specjalnie duży koszt, a widziałem sprzęty, które kosztują po 20, po 30 funtów i nawet i po 40. Czy jakość obrazu jest lepsza? Nie wiem, nie posiadam tego typu urządzenia. Nie mam zamiaru tego osobiście sprawdzać, ponieważ szkoda mi na to pieniędzy. Po prostu tego nie potrzebuję. Jeżeli bym to potrzebował, akurat takie rozwiązanie, najprawdopodobniej bym kupił, bym szukał, bym kombinował, szukał po jakichś forach opinii na dany sprzęt, na temat danego sprzętu, a na chwilę obecną mówię, jest mi to kompletnie zbędne. Jak mówię, no korzystam z tego cudaka za mną i uważam, że jakościowo ten obraz jest dużo lepszy, ponieważ to jest kineskopówka, te gry były pisane pod kineskopy i tak sobie radzą najlepiej, poza tym jest dużo mniejszy i te wszystkie piksele aż tak bardzo nie rażą po oczach i to wszystko nie jest aż tak rozmyte. Także mówię, jeżeli potrzebujecie takiego rozwiązania, możecie to zakupić jak najbardziej. Jeżeli macie cincze, wybór należy do Was. Ja nie będę mówił, czy warto, czy nie warto, bo to działa, no działa, sprawdzam to też na innych sprzętach, działa to podobnie. Kwestia jest taka, że urządzenie to nie ma możliwości wyboru trybu pracy, jeśli chodzi o przesyłany rozmiar obrazu, więc należy pamiętać o tym, aby w telewizorze przełączyć sobie skalowanie obrazu na to 4:3, a nie na 16:9, bo wtedy to będzie to wszystko rozciągnięte i koła będą jajowate i wszystko będzie to rozciągnięte. Zresztą jeżeli graliście na telewizorach lub gracie tego typu, to doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że ten obraz jest rozciągnięty i proporcje nie są zachowane. Także z ewentualną decyzją zakupu muszę niestety zostawić Was sobie samych. Musicie sobie odpowiedzieć na wszystkie za i przeciw, czy jest to warte, czy to jest niewarte zachodu, a tymczasem do zobaczenia i do słyszenia w następnym wideo. Hej!